Dagmara Kazimierska zyskała sławę dzięki udziałowi w programie Królowe Życia. Pokazała tam, że w jej odczuciu to nie tylko nazwa show, ale przede wszystkim jej styl życia. Na Instagramie ciągle udowadnia, że nikt bardziej niż ona nie zasługuje na nazywanie tymże przydomkiem, a chętnie publikowane przez nią zdjęcia skrzętnie dokumentują wydarzenia dnia codziennego. Ostatnie zdradza, że już niedługo oglądać będzie można ją w zupełnie nowej roli. Swoich fanów i nie pozwala, aby zainteresowanie jej osobą malało. Jak widać przynosi to zamierzone efekty, a zgromadzona przez nią pokaźna liczba obserwatorów pokazuje, że wiele osób ciekawych jest jej życia. Królowa życia czerpie z niego garściami. Celebrytka chętnie dzieli się z fanami swoim życiem. Dagmara Kazimierska pała do mediów społecznościowych ogromną miłością i świetnie wykorzystuje szansę na pozostanie ze swoimi fanami w ciągłym kontakcie. Wcześniej oglądać mogliśmy jej fotografie dokumentujące podróże czy wyjścia do luksusowych miejsc, teraz celebrytka chętniej pokazuje swoją codzienność i życie w czasie społecznej izolacji. Niestety, którym przyszło świętować urodziny w czasie epidemii i zamiast hucznej imprezy pokazała skromną rodzinną uroczystość. Tym razem zdecydowała się podzielić z fanami radosnymi nowinami, najnowsze zdjęcie Dagmary Kazimierskiej wiele zdradza. Nikt nie mógł spodziewać się, że celebrytka występująca w Królowych Życia jest kobietą tak wielu talentów. Reszta uczestników show nie może pochwalić się takimi sukcesami po programie jak właśnie Dagmara Kazimierska. Na fotografii udostępnionej przez Dagmarę Kazimierską widzimy ją oraz Patryka Wegę, a z opisu dowiadujemy się, że celebrytka już niedługo będzie mogła się sprawdzić w nowej roli życia. Popularny reżyser zdecydował się zaprosić ją bowiem do udziału w najnowszej produkcji. Fani wyrazili swoje zdanie w komentarzach. 2. Dagmara Kazimierska zagra w najnowszym filmie Patryka Wegi. Współpraca tych dwojga dla wielu obserwatorów jest świetną informacją. Już teraz w komentarzach przeczytać można, że to nietypowe połączenie, a oznaczeni w poście Antek Królikowski oraz Kasia Warnke gwarantują powstanie niesamowitego dzieła filmowego. Dagmary Kazimierskiej na ekranach szukać można w produkcji Pętla. Sama podkreśliła, możliwość sprawdzenia swoich zdolności aktorskich sprawiła jej wielką przyjemność. Źródło, Instagram Queen _ _Life_ _77.